Cel nowego eksperymentu, który nazywa się Phaser, z angielskiego oznacza to tyle, co poszukiwanie cząstek lecących do przodu, jest taki, żeby w miarę możliwości odkryć nowe, długożyciowe, lekkie cząstki, których istnienia się spodziewamy i które by zdecydowanie zrewolucjonizowały fizykę. Zasadniczym celem jest to, żeby cząstki, które obecnie w Wielkim Zderzaczu Hadronów jest trudno wykryć z powodów technicznych, żeby otworzyć taką możliwość dla tego wspaniałego przedsięwzięcia, jakim jest Wielki Zderzacz Hadronów, poprzez umieszczenie nowego detektora w innym całkowicie miejscu niż wszystkie eksperymenty, które dotychczas są obecne w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Z tego też powodu ten eksperyment zyskał tak dużą popularność i tak szybko udało nam się doprowadzić do jego akceptacji. Jest to związane z tym, że ludzie zorientowali się w Wielkim Zderzaczu Hadronów, że obecne eksperymenty, one oczywiście poszukują sygnałów też od nowej fizyki, takich, których się spodziewamy odkryć, jednak nie byłyby w pewnym sensie niewidome dla całej dużej rzeszy potencjalnych nowych cząstek, które mogą być obecnie nieustannie produkowane w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Jednak gdy poruszają się one w kierunku do przodu od osi zderzenia protonu w Wielkim Zderzaczu Hadronów, to tam nie ma obecnie żadnych detektorów, żeby móc je wykryć. Więc my zaproponowaliśmy umieszczenie takiego detektora w odległości około 0,5 km od takiego centrum zderzenia, gdzie się zderzają protony w Wielkim Zderzaczu Hadronów. Znaleźliśmy miejsce na to. Współpracę międzynarodową udało nam się zawiązać, około 40 naukowców obecnie z całego świata i dzięki temu w dosyć rekordowym tempie, w około 1,5 roku, udało nam się doprowadzić do akceptacji tego pomysłu.